Witamy ponownie, przyjaciele, w programie Studium Biblijnego Profesji Odyssey i jesteśmy bardzo wdzięczni i zachęceni, widząc każdego z Was na naszej widowni na żywo w Nowym Jorku. Chwała Bogu, że wypełniliście to miejsce tego dnia, ponieważ chcieliście usłyszeć temat, o którym mówimy. Znak bestii i pieczęć Boga. Bardzo trafny, bardzo ważny temat. Chcę również powitać tych, którzy oglądają w telewizji naszych trzech widzów ABN, tak wdzięcznych, że wiernie się dostroiliście, a także tych, którzy oglądają na całym świecie na Hope Channel International, Good News Network, Roku, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. TikTok, nie wiem, jest mnóstwo ludzi, którzy biorą teraz urywki dźwięku i umieszczają je. I tak mamy, wiesz, 35 milionów ludzi, którzy oglądali online. Czy możesz powiedzieć Amen? To ekscytujące we wszystkich różnych programach. I chcę podziękować za oddanie naszej nowojorskiej publiczności. Dzisiejszego wieczoru mamy bardzo ważne studium, które będzie dotyczyło tematu poruszanego w Biblii. Może powinienem zacząć od przeczytania wersetu, a następnie przejdziemy do naszego niesamowitego faktu i naszego pytania. Jeśli przejdziemy do siódmego rozdziału księgi objawienia, od razu do niego przejdziemy. I objawienie rozdział siódmy, pierwszy werset, jak powiedział Jezus, te słowa wypełniają się w waszych uszach w tym dniu. Potem ujrzałem czterech aniołów, stojących na czterech krańcach Ziemi, na północy, południu, wschodzie i zachodzie, i trzymających cztery wiatry Ziemi, to są burze ucisku, aby wiatr nie wiał na Ziemię, mówiąc o uwolnieniu siedmiu ostatnich plag, ani na morze, ani na żadne drzewo. Potem usłyszałem innego anioła wstępującego ze wschodu, mającego pieczęć Boga Żywego. Słońce wschodzi na wschodzie. To jest światło Boga, które nadchodzi. I zawołał donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano szkodzić ziemi i morzu, mówiąc, nie szkodźcie ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie zapieczętujemy sług naszego Boga na ich czołach. I usłyszałem liczbę tych, którzy zostali zapieczętowani. 144 tysiące ze wszystkich plemion Izraela zostało zapieczętowanych. A potem zaczyna wyliczać różne plemiona plemienia Judy, 12 tysięcy. Zauważ, że lista w siódmym rozdziale objawienia różni się od wszystkich innych list plemion w Biblii. Pomija ona. Ale dzieli synów Józefa i obejmuje Lewiego. Także zachowuje liczbę 12. A kiedy połączysz te imiona razem, w sposób, w jaki się tutaj pojawiają, w zasadzie opowiada to historię zbawienia. Juda oznacza będę chwalił Pana, bo spojrzał na mnie i dał szczęście. Za moje zapasy Bóg sprawia, że zapominam. Bóg jest złączony ze mną. I nabył dla mnie mieszkanie. Cały plan ewangelii zawarty jest w imionach, gdy połączy się je w ich hebrajskim znaczeniu. Ale te 144 tysiące mają imię swego ojca na czole. Teraz wielu ludzi zastanawia się, co to znaczy znamie bestii na czole? Niektórzy zastanawiają się, czy to jeden z tych chipów. Wiesz, ludzie mają teraz chipy w rękach. Niektórzy z was mają chipy zainstalowane w swoich psach, więc jeśli zaginą, mogą je znaleźć. Jest to wymagane w niektórych stanach. I myślę, że w niektórych szwedzkich krajach, w niektórych firmach, ludzie po prostu nie chcą nosić przy sobie karty. Mają po prostu mały chip, bo nie przeszkadza im włożony do ręki. Po prostu podnoszą rękę i idą do pracy, a ludzie mówią a znamie bestii. To nie jest znamie bestii. Albo inni ludzie wyobrażali sobie, że w dniach ostatecznych jakiś rząd każe wszystkim ustawić się w szeregu i wytatuuje sześć, sześć, sześć na czole. Ilu z was widziało takie obrazy? Tak. Pewnego dnia wychodziłem z marketu. I cena doszła do 6 dolarów i 66 centów. Kasierka powiedziała, popatrz na to, 666. Powiedziałem tak, spójrz na to. Powiedziałem, wiesz co to znaczy? Odpowiedziała, że nie, ale to źle. Ludzie wiedzą, że jest coś złowieszczego, a jeśli zdarzy ci się być na stadionie i jest tam ponad tysiąc miejsc, a ty się rozejrzysz i zobaczysz, czy usiądę na miejscu numer 6, 6, 5, 6, 6, 6, czy 6, 6, 7, przesuniesz się o jedno miejsce i usiądziesz. Powiedziała, po prostu graj bezpiecznie. Nie usiądę na szóstym, szóstym, szóstym. Znam kogoś, kto ma tablicę rejestracyjną. Było tam napisane, że niektóre liczby w ostatnich trzech to 6, 6, 6, a oni odesłali ją z powrotem i powiedzieli, że moje przekonania religijne nie chcą, żebym ją miał. Nie chcę, abym miał taką tablicę rejestracyjną. Czym jest znak bestii? Czym jest pieczęć Boga? W porządku, przejdźmy do naszego dzisiejszego studium, zajmując się znamieniem szatana lub pieczęcią Boga. Biblia bardzo jasno określa, co to jest, a co nie. Po pierwsze, niesamowity fakt: technologia rozpoznawania twarzy to miecz obosieczny i nigdzie nie jest bardziej wszechobecna niż w Chinach, gdzie można wypłacać gotówkę kupować artykuły spożywcze, odprawiać się na lotnisku, używając tylko swojej twarzy. Minusem jest to, że gdziekolwiek jesteś w Chinach, prawdopodobnie jesteś obserwowany. Kraj ma ponad 700 milionów kamer monitorujących. To jeden obiektyw na każdych dwóch obywateli. Chiny twierdzą, że ma to na celu ogólne szczęście i bezpieczeństwo ludzi. A jednak wielu ma za złe, że ich ruchy, finanse, a teraz dzięki technologii rozpoznawania twarzy mogą mierzyć twoje emocje, jak się czujesz. Wszystko jest monitorowane. A jeśli ludzie nie kwalifikują się jako dobrzy, wspierający obywatele, czasami okazuje się, że idą do sklepu, aby coś kupić. Mówią: Nie kwalifikujesz się. Nie możesz kupić, nie możesz sprzedać. Ale to nie jest znak bestii. Wykorzystując potężne superkomputery. Krajowy system rozpoznawania twarzy jest w stanie zeskanować wszystkie twarze w Chinach w ciągu jednej sekundy. A teraz komputery stają się jeszcze szybsze. Nie tylko w Chinach, ale także w Stanach Zjednoczonych coraz więcej amerykańskich firm korzysta obecnie z technologii rozpoznawania twarzy we wszystkim od bezpieczeństwa na lotniskach i aplikacji telefonicznych po kasy w supermarketach. W tym tygodniu Karen zaktualizowała swój telefon. Powiedziałem jej, że musi to zrobić. Minęło kilka lat. Powiedziała, że mój telefon sam się włącza. Facet powiedział, że to dlatego, że masz ustawione rozpoznawanie twarzy i jak widzi twoją twarz, to się włącza. I nawet nie wiedziała, że to się dzieje. Za każdym razem, gdy wyjeżdżamy z kraju, wracamy. Karen i ja jesteśmy częścią czegoś, co nazywa się Global Entry. Kiedyś miałem swoje odciski palców. Odciskałem na nim swoje odciski palców, co nigdy nie działało zbyt dobrze, ponieważ moje odciski palców były starte przez lata pracy przy drewnie opałowym. Teraz po prostu mówią, czy możesz zdjąć okulary? I sprawdzają tęczówkę lub twarz, albo jedno i drugie. Niektóre rynki znajdują teraz ludzi, którzy są chronicznymi złodziejami sklepowymi, robią im zdjęcie. Kiedy próbują wrócić na targ, mówią: Nie jesteś tu mile widziany. Do widzenia. Co nie brzmi tak źle. Tak jak powiedziałem, każda z tych technologii może być mieczem obosiecznym. Ale wiemy, że Biblia mówi nam, że w dniach ostatecznych, a nawet teraz, wszyscy są podzieleni na jedną z dwóch kategorii. Jezus powiedział: Jeśli nie jesteś ze mną, jesteś przeciwko mnie. Chrystus powiedział, że są dwie drogi. Masz tę prostą i wąską drogę, która prowadzi do zbawienia. Niewielu ją znajduje, ponieważ niewielu jej szuka. A potem jest szeroka droga do zniszczenia, na której większość się znajduje. Bóg przyprowadził cię tutaj, ponieważ chcecie w swoim królestwie przyjaciele. Amen. Na samym początku Biblia mówi nam o dwóch synach, dwóch pierwotnych synach Adama i Ewy, Kainie i Ablu. Obaj poszli złożyć ofiarę Bogu. Bóg powiedział, że aby ich grzech został odpuszczony, potrzebna będzie krew baranka. Kain pomyślał, że to dość niechlujne, to nie ma dla mnie sensu. Zrobię to po swojemu i zmodyfikował kult, aby dostosować go do własnych tradycji. Bóg nie przyjął jego ofiary. Ogień stąpił i przyjął ofiarę abla. Nikt nie spadło na ofiarę warzyw i owoców, z wyjątkiem muszek owocowych dla Kaina. Abel powiedział, mój bracie, musisz podążać za Panem, podążać za Jego słowem. I rozgniewał się, a nieposłuszni oddający cześć w niewłaściwy sposób prześladowali i zabijali tych, którzy oddawali cześć we właściwy sposób. To jest początek Biblii! Przejdź do końca Biblii! To ta sama historia! Kto ukrzyżował Jezusa? Jego własny lud? Którzy mieli Biblię? Którzy twierdzili, że służą Bogu? To się powtórzy w dniach ostatecznych. Ci, którzy Cię zabiją, powiedział Jezus, będą myśleć, że służą Bogu. Dowiedzmy się, co mówi Biblia? Amen. Pytanie numer jeden. Przejdźmy od razu do naszego dzisiejszego studium. Pierwsze pytanie brzmi kto jest chroniony przez siedem ostatnich plak? Biblia mówi nam w siódmym rozdziale Księgi Objawienia, w wersecie trzecim Nie czyńcie krzywdy ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki czego nie uczynimy. Zapieczętujemy sługi naszego Boga na ich czołach. Każdy myśli, nie chcę znaku bestii, ale musisz mieć pieczęć Boga. Nie każde znamie w Biblii jest złe, niektóre znaki na czole są dobre. Pamiętasz, że aby dzieci Izraela były chronione przed plagami, które przyszły na starożytny Egipt, złożyły w ofierze baranka i umieściły krew baranka na drzwiach swojego domu? Twoje ciało jest świątynią ducha świętego, więc posiadanie znamienia lub pieczęci Boga na czole jest czymś pozytywnym. Zajrzyjmy do Księgi Ezechiela. Jeśli macie swoje Biblię, to nie jest to wasza lekcja, więc musicie spojrzeć. W dziewiątym rozdziale Księgi Ezechiela jest coś, co daje nam wgląd. Powiedziałem Ci, że kluczem do zrozumienia objawienia jest znajomość Starego Testamentu. Posłuchaj, co tu jest napisane. To wizja, którą miał prorok, Zacznę od wersetu trzeciego i pół. I zawołał do człowieka odzianego w płótno, który miał przy boku róg z atramentem pisarza, i rzekł do niego pan, idź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy, i naznacz czoło ludzi, którzy wzdychają i płaczą z powodu obrzydliwości. Są smutni, smucą się, modlą się z powodu grzechów, które są popełniane w Izraelu. Do wszystkich innych pozostałych aniołów Ne powiedział do mnie: idźcie za nim przez miasto i zabijajcie. Niech oczy wasze nie oszczędzają, ani się nie litują. Zabijajcie starców i młodzieńców, dziewczęta, małe dzieci i kobiety, ale nie zbliżajcie się do nikogo, na kim jest znamie. I zacznijcie od mojego sanktuarium. Pamiętaj, co powiedzieliśmy: sąd musi rozpocząć się w Domu Bożym. Więc Biblia jest całkiem jasna: jest sąd, który ma miejsce. Gdzie jesteś chroniony przez posiadanie pieczęci Boga? Czy te rzeczy są duchowe czy dosłowne? Po pierwsze, czym jest pieczęć Boga? Nie musimy zgadywać, jest nią Duch Święty. Ilu zgodzi się, że każdy zbawiony ma Ducha Świętego? Ilu zgodzi się, że każdy, kto ma znamie bestii, ma ducha diabła? To znaczy, w pewnym sensie już to wiedzieliście, ale spójrzmy na wersety. Drugi list do Koryntian. 1.22, który zapieczętował nas i dał nam ducha w naszych sercach jako gwarancję. Kiedy zostaniesz obmyty ze swojego grzechu, poczujesz, że duch święty przychodzi do twojego życia i będzie cię prowadził, przekonywał, pocieszał. Wiesz, że Bóg jest z tobą, mówi do ciebie. Ponownie, spójrz na list do Efezjan. 1.13. Uwierzywszy, stałeś się kim? Zapieczętowani duchem świętym obietnicy. Przyjaciele Jezus powiedział, jeśli nie narodzicie się z wody chrztu i ducha, nie możecie wejść do Królestwa Niebieskiego. Musimy być zapieczętowani Duchem Świętym. Przeczytaj jeszcze jeden czwarty list do Efezjan, werset trzydziesty. Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, przez którego zostaliście czym zapieczętowani. Zapieczętowani na dzień odkupienia, nie zasmucajcie. Duch Boży przekona Cię o grzechu, kiedy grzeszysz, zasmucasz ducha. Musisz więc słuchać prowadzenia Ducha, a Duch zawsze będzie zachęcał cię do posłuszeństwa słowu. Ale jest coś więcej. To znaczy, nie chodzi tylko o ducha diabła i ducha Bożego. W pewnym sensie o tym wiedzieliśmy. Jest coś jeszcze, co Bóg nam mówi. Po drugie, czym jest ta pieczęć, którą sprawiedliwi mają na czołach? O pieczęci można przeczytać w Księdze Izajasza. Izajasz lat 16 związać świadectwo co zrobić? Zapieczętować. A myślałem, że prawo jest czymś złym. Nie, prawo to dobra rzecz. Nowe przymierze to prawo Boże zapisane w Twoim sercu. Biblia mówi, że prawo jest sprawiedliwe, święte i dobre. Biblia mówi, że przykazania są słodsze niż plaster miodu. Nie myśl, że prawo jest Twoim wrogiem. Prawo zbawia. Wyjedź do kraju, w którym panuje bezprawie, a przekonasz się, jak bardzo doceniasz prawo. Dowiedz się, co dzieje się w mieście, w którym przestaje działać sygnalizacja świetlna. Wszystko staje się bezprawiem, panuje chaos. Chwal Boga za Jego prawo i potrzebujesz Jego prawa w swoim życiu. Zwiąż świadectwo, zapieczętuj prawo wśród moich uczniów. Tak więc pieczęć ma zazwyczaj trzy cechy. Pieczęć przede wszystkim opisuje urząd władzy. Będzie podawać imię i podaje terytorium. Na przykład w Biblii można znaleźć pieczęć, powiedzmy Cyrusa to jego imię, król to jego urząd, Persja to jego terytorium, a król Filip W. Angli, powiedzmy Filip, król Anglii. A można znaleźć pieczęcie. Kiedy Dariusz położył pieczęć na grobie Daniela, pamiętaj, że położył tam grób i zapieczętował go pieczęcią rządową. Było na niej napisane Darius, można to powiedzieć w obie strony. Darius, Darius. Darius Król, Medo -Persi. Kiedy Jezus został złożony w grobie, Piłat zapieczętował drzwi. Wiesz, co było napisane? już Piłat, jego imię. Gubernator, jego urząd, Judea. Rozumiesz, o co chodzi? No znajdziesz trzy cechy w typowej pieczęci. Na krzywówu porządku. W dziewiątym wersecie Księgi wyjścia mówiącym o prawie Bożym jest napisane, że będzie to dla Ciebie znakiem na Twojej ręce i będzie pamiątką między Twymi oczyma, aby co? Prawo może być w Twoich ustach, gdzie? W Twojej ręce i na Twojej przedniej ręce. Będę to powtarzał w kółko, aby ludzie to zrozumieli. Przyjaciele to nie jest tatuaż. I w rzeczywistości niektórzy ludzie mają sparafrazowane Biblię. Sparafrazowane Biblie są niebezpieczne, ponieważ ktoś stara się stworzyć prosty angielski i odchodzi od oryginału i jest bardzo lekkomyślny. A niektórzy ludzie mają sparafrazowaną Biblię i kiedy mówi 6, 6, 6, mówi i sprawi, że każdy otrzyma tatuaż na prawej ręce lub na czole. W oryginale tego nie ma. No, trzeba więc być ostrożnym. Kiedy jest mowa o ręce, oznacza to tutaj, w umyśle, w sercu. Ponownie spójrz do powtórzonego prawa, werset 18 Dlatego będziesz składał te moje słowa gdzie? W swoim sercu. Pozwól, że się zatrzymam. Kiedy Bóg mówi, że chce, aby Jego Słowo było w naszym sercu, to czy chce, abyś zrobił sobie nacięcie w klatce piersiowej i włożył tam fragmenty Biblii? A może to metafora, to symbol, prawda? Te moje słowa będą w Twoim sercu, w Twojej duszy. Niech będą znakiem na Twojej ręce. Będą one wypisane między Twoimi oczami, między Twoimi oczami, co po hebrajsku oznacza czoło. To tam kamień uderzył Goliata. Przy okazji, niektórzy z was znają historię o Jezebel. I czy Jezebel była dobra czy zła? Zła królowa prześladowała proroków Boga. Wiecie, jak zginęła? Została wyrzucona przez okno i zjedzona przez psy. A kiedy Jechu powiedział: Idźcie ją pochować, wrócili i powiedzieli, że nic nie zostało tylko jej czaszka i ręce czoło dłoń ale to jest zły znak jeszcze raz. Czoło jest tym, co znajduje się między naszymi oczami, to symbol naszych myśli. Ręka jest symbolem naszych czynów. Przytoczę jeszcze jeden werset. Pochodzi on z jednego z najbardziej znanych wersetów, zarówno dla chrześcijan, jak i żydów, z szóstego rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. Chcę, abyś to sprawdził. Szósty rozdział Księgi Powtórzonego Prawa. Nazywa się on Wielka Szema. Myślę, że to doskonale to wyjaśnia. Podałem już dwa przykłady. Przy okazji piąty rozdział Księgi Powtórzonego Prawa powtarza dziesięć przykazań. To jest jedno kazanie nie mieli rozdziałów ani wersetów. Po tym, jak dał im dziesięć przykazań w piątym rozdziale Księgi powtórzonego prawa, posłuchaj, co mówi werset szósty powtórzonego prawa, rozdział szósty sześć. A te słowa, które wam dziś nakazuję, niech będą w waszych sercach. Mojżesz powiedział, nakazuje wam miłować Pana i być Mu posłusznymi. Nie można być Mu posłusznym, jeśli się Go nie kocha. Jezus powiedział: Jeśli mnie miłujecie, przestrzegajcie moich przykazań. Te słowa, które Wam dziś nakazuję, niech będą w Waszych sercach. Uczcie ich pilnie, swoje dzieci. Amen. Wy ludzie, zastanawiacie się, dlaczego dzisiaj jest taka szalona przestępczość? Czy rodzice uczą swoje dzieci prawa Bożego? Uczcie ich pilnie, swoje dzieci. Mówcie o nich, gdy siedzicie w domu, gdy idziecie drogą, gdy kładziecie się na wieczorne nabożeństwo, gdy wstajecie na poranne nabożeństwo. Słuchaj, zawiążesz je jako znak na swojej ręce, będą bez czoła między Twoimi oczami, wypiszesz je na odrzwiach domu Twego i na bramach Twoich. Żydzi wzięli to dosłownie, a Żydowscy faryzeusze brali małe fragmenty pisma świętego, zwijali je, wkładali do małego pudełeczka, wieszali na czole zwanego filakterium lub przywiązywali do nadgarstka, jak zapewne widzieliście, kawałek skóry z kawałkiem pergaminu. Ale jest też napisane, że powinien być w sercu. To był symbol. Wieszanie go na głowie nie przyniesie nic dobrego, jeśli nie ma go w sercu. Bóg chce, abyśmy myśleli o Jego prawie i kierowali się Jego prawem. Powinno to być widoczne w naszych działaniach. Powinniśmy medytować, czytać Psalm 1 do 19 o prawie Pana. Czy to ma sens? Jeśli tak, to po tej wypowiedzi możesz iść do domu. Nie, ale możesz. Otrzymasz kazanie. A jeśli nie masz prawa Bożego w swojej głowie, ręce i sercu, to musi się zacząć od serca, a potem będzie w głowie i ręce, prawda? Będziesz miał znamie bestii. To nie jest takie skomplikowane. Wiele jest coś bardziej szczegółowego, co chciałbyś wiedzieć. Numer trzy, które z dziesięciu przykazań zawiera elementy pieczęci. Jedno z dziesięciu przykazań ma tytuł, imię, ma terytorium i urząd. Wszystkie te rzeczy są w nim zawarte. Więc spójrzmy na czwarte przykazanie. Za sześć dni i masz to tutaj. W sześć dni, kto? Pano, to jego imię. On stworzył, on uczynił, on jest stwórcą. To jest jego urząd. Niebiosa i ziemia, morze, to jego terytorium, to wszystko. I wszystko to jest w nim. Powiedziałem wam, przyjaciele, że tak, pomyślcie o tym jeszcze raz. To są najświętsze słowa na świecie. Wypowiedziane głosem Boga, napisane jego palcem, on chce je mieć w naszym sercu. Kiedy myślisz o Ziemi Świętej, myślisz o Izraelu. Pomyśl o świętym mieście. Jakim mieście? Jerozolima, myślisz o świętej górze? Jakiej górze? Góra Syjon, Góra Moria, a co zostało zbudowane na tej górze? Święta świątynia. A co było w świętej świątyni? Cóż, było tam miejsce święte. W miejscu świętym przechodziło się przez zasłonę, wchodziło się do czego? Do miejsca najświętszego, zwanego Najświętszym Wewnętrznym Sanktum. A w miejscu świętym była jedna rzecz, co to było? Święta Arka Przymierza. A co było w świętej Arce Przymierza? Święte prawo Boże, a w świętym prawie Bożym znajduje się słowo święte. Jeden raz, zgadnij gdzie ono jest? W najdłuższym z dziesięciu przykazań. No, pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić, ponieważ jest to znak, a On chce tego w naszych sercach, amen. To przykazanie ma znaczenie dla Boga. Wszystkie przykazania są ważne, prawda? Ale nie przegap tego, jest w środku prawa i jest to jedyne przykazanie, które zaczyna się od słowa pamiętaj, a jednak są pastorzy, którzy mówią swoim ludziom, że jest to jedyne przykazanie, o którym powinniśmy zapomnieć. Jest w tym coś naprawdę złego, jeśli jesteś biblijnym chrześcijaninem. Pieczęć zawiera imię, pan, urząd, stwórca, on stworzył terytorium, niebiosa, ziemię, morze, a potem wszystko, co w nich jest. Pytanie numer cztery. I co Bóg dał jako szczególny znak swojej mocy? Powiedział, że jest to również znak. Ezechiel 20, werset 12: Dałem im również moje sabaty, aby były czym. Mówiąc o specjalnym znaku ludu Bożego: Moje sabaty są znakiem między mną a nimi, aby wiedzieli, że jestem Panem, który uświęca. Uświęcam oznacza, że czynię je świętymi. Słowo sabat oznacza święty. Jeśli nie chcesz poświęcić Bogu swojego czasu, jeśli nie masz świętego czasu, to nie jesteś święty. Nawiasem mówiąc, Bóg powiedział, że dziesiąta część Twoich pieniędzy jest święta dla Pana. Jeśli nigdy nie oddajesz Bogu żadnych swoich pieniędzy, to też nie jesteś święty. Pewnego dnia zdasz sprawę na sądzie z tego, jak spędzasz czas i jak wydajesz pieniądze. I jak wydajesz swoje pieniądze. Wszyscy mamy wpływ na nasz czas i nasze środki. Bóg pozwala nam wykorzystywać je w 100%. Mówi, że jeśli mi wierzysz, dziesiątą część swoich środków powinieneś oddać. No ja nam 100% naszego czasu. Mówi, jeśli mi wierzysz, każdy siódmy dzień jest błogosławionym czasem ze mną. Amen. To znak. Ponownie Ezechiel dwudziestek. Święć moje. Sabaty, a będzie to znak. A po którym poznacie, że ja jestem Pan, Wasz Bóg, to znak, że On jest naszym stwórcą. Ponownie, możesz przeczytać Eksodus 21, werset 13. Na pewno moje sabaty będziesz przestrzegał, bo będzie to znak między mną a tobą. Znakiem między mną a wami. Przy okazji można zauważyć trzykrotne powtórzenie. Znak, znak, znak. Słowo znak i symbol w języku hebrajskim mówią to samo. To jest symbol. To znak. To pieczęć. To znak. Hadabri znak. Posiadanie imienia Ojca, ich Ojca Nawiasem mówiąc, 144 tysiące Nie tylko objawienie 7 objawienie czternasty, Przed poselstwem trzech aniołów powiedziało Widziałem 144 tysiące mających imię Ojca swego Wypisane na czołach Nie nazywa tego pieczęcią tylko imieniem Ojca Lew tym przykazaniu Jest napisane, ja jestem Jechowa, Jestem stwórcą wszystkich rzeczy Szabaty są znakiem między mną a wami w waszych pokoleniach, abyście wiedzieli, że ja jestem Panem, który was uświęca. To znak, że ilu potrzebuje uświęcenia? Ja potrzebuję. On pomaga nam pamiętać, że nas stworzył, ponieważ w ciągu sześciu dni Pan uczynił i zachował siódmy dzień. To przypomnienie o Jego zdolności twórczej. On może nas odtworzyć. Amen. Potrzebujemy nowego serca. Przepraszam, przeskoczyłem do przodu. Numer 5. Do czego zmusza wszystkich druga bestia z objawienia 13? Odpowiedź. A sprawia, że wszyscy, zarówno mali, jak i wielcy, bogaci i biedni, wolni i naznaczeni otrzymują co? Znamię na prawej ręce. Lub na czole. Zauważ, że nie jest napisane, że na prawej ręce i na czole. Może to być jedno lub drugie. Jeśli jest na ręce, oznacza to, że będą wykonywać uczynki bestii. Mogą w to nie wierzyć, ale nie chcą konsekwencji. Jeśli jest na czole, mogą szczerze w to wierzyć. Spójrzmy więc prawdzie w oczy. W dniach ostatecznych niektórzy będą współpracować z bestią, ponieważ zdają sobie sprawę, że muszą kupować lub sprzedawać. Nie ma innego wyjścia. Nie wierzą w to, ale wykonują dzieła bestii. Robią to, czego chce bestia. Inni naprawdę w to wierzą. Kupili to. Można powiedzieć, że wypili kulejt. Numer sześć. Czym jest znamie bestii? Cóż, teraz wiesz, zidentyfikowaliśmy. A były... Dwie rzeczy, które można znaleźć w objawieniu 12 i 13. Po pierwsze, pogański Rzym. Jeden z ludzi na ulicy miał rację. Pogański Rzym. Pierwsze sześć rzymskich liter sumuje się do sześciu, sześciu, sześciu. Jeden, fu, x, przechodzisz przez nie. Aż dojdziesz do c, to wiek. Sumuje się do sześciu, sześciu, sześciu. Ale kiedy dochodzimy do papieskiego Rzymu, tytuł, dla papieża wikarius filidei dodaje się do sześciu, 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 gdy się je zsumuje. Pokazaliśmy to innej nocy. Jeśli to przegapiłeś, przejdź do tego studium. Znajdziecie je. Wiemy więc, kim jest bestia. Zaczęło się od pogańskiego Rzymu, przekształciło się w papieski Rzym, stało się prześladującą potęgą. A potem jest jeszcze jedna bestia w objawieniu trzynastki, którą są Stany Zjednoczone. A w dniach ostatecznych nastąpi konsolidacja. Konfederacja zarówno katolików, prawosławnych, protestantów, ewangelików, charyzmatyków, a ze strachu zjednoczą się i ustanowią prawa religijne, które będą sprzeczne z prawem Bożym. Zastanawiam się, jakie prawo wybiorą. Nie mają odpoczynku we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon bestii i jej obrazowi, kto przyjmuje znamię jej imienia. Zauważmy więc jedną rzecz. Lud Boży ma odpoczynek. Ci, którzy czczą bestie, nie mają odpoczynku. Szabat to dzień odpoczynku. Szabat oznacza zaprzestanie, odpoczynek i jest związany z tą niesławną liczbą. Człowiek został stworzony szóstego dnia to jak kult stworzony przez człowieka sześć, sześć, sześć. Po raz pierwszy w Biblii siódemka pojawia się trzy razy w nakazie szabatu, a siódmego dnia Bóg odpoczął od wszelkiego dzieła, które stworzył i uczynił. A siódmego dnia Bóg go pobłogosławił. Bóg uczynił go świętym. Siódmym, siódmym, siódmym. Tam w drugim rozdziale Księgi Rodzaju możesz to przeczytać. To jest cytat z katolickiego katechizmu. To nie są nasze słowa, to są ich słowa. Pytanie: Który dzień jest dniem Szabatu? Odpowiedź: Sobota jest dniem Szabatu. Kolejne oczywiste pytanie brzmi: dlaczego obchodzimy niedzielę zamiast Soboty? Jeśli chcesz być dobrym katolikiem, możesz uczyć się katechizmu. Niektórzy z Was już to robili, wiecie co mam na myśli. Odpowiedź: obchodzimy niedzielę zamiast soboty, ponieważ Kościół katolicki przeniósł uroczystość. Czekaj, kto to zrobił. Jezus. Bog ojciec? A pastołowie? Kościół katolicki przeniósł uroczystość z soboty na niedzielę. Na kolejny punkt. Pytanie. Czy masz jakiś inny sposób na udowodnienie, że Kościół katolicki ma moc ustanawiania świąt lub nakazów? Mówią, no wiesz, mamy moc ustanawiania, tworzenia świąt i nakazów. Jaki mają na to dowód? Odpowiedź. Gdyby nie miała takiej władzy, nie mogłaby tego zrobić, w czym zgadzają się z nią wszyscy współcześni religioznawcy. Cóż, to nieprawda, nie wszyscy. Ale większość innych wyznawców chrześcijaństwa się z nią zgadza. Nie mogła zastąpić obchodzenia niedzieli, pierwszego dnia tygodnia, obchodzeniem soboty, siódmego dnia tygodnia, złapać tego dnia, dla którego nie ma autorytetu biblijnego. Tak wynika z ich oficjalnych nauk, jak katechizują i nauczają wszystkich wiernych katolików. Mówią, że nie ma biblijnego biblijnego powodu, to autorytet Kościoła jest ponad autorytetem Biblii. Jest ponad autorytetem Biblii. Reformacja protestancka została zbudowana na, jak powiedział Marcin Luther, sola scriptura. Musimy kierować się słowem Bożym, a nie tym, co mówi Kościół. Ponieważ Kościół składa się z ludzi, a oni zmieniają się pod wpływem emocji. Zmieniają się z pokolenia na pokolenie. Są kapryśni. Podążają za tradycjami ludzkimi. My musimy podążać za niezmiennym słowem Bożym. Chrystus powiedział, że mądry człowiek buduje na skalę. Te słowa, które wypowiedziałem, to mądry człowiek. Głupiec buduje na piasku ruchomych piaskach ludzkich założeń i opinii. To pochodzi z Kościoła Katolickiego Świętego Katarzyny, 21 maja 1995 roku. Być może najodważniejsza rzecz, najbardziej rewolucyjna zmiana, jakiej kiedykolwiek dokonał Kościół, wydarzyła się w I wieku, a właściwie raczej w III wieku. Jej święty dzień Szabatu, Szabat został zmieniony z soboty na niedzielę nie z żadnych wskazówek zapisanych w pismach świętych, ale z poczucia własnej władzy Kościoła. A ludzie, którzy uważają, że Pismo Święte powinno być jedynym autorytetem, powinni logicznie stać się adwentystami Dnia Siódmego i zachowywać sobotę jako szabat. Amen, dziękuję bardzo. Nie zawsze szukam poparcia w Kościele katolickim, ale wezmę to, co mogę dostać. Nie mają racji, mówią, jeśli naprawdę chcesz postępować zgodnie z Biblią, powinieneś być adwentystą Dnia Siódmego. Amen, wierzę w to. I to nie tylko oni. Nie mam czasu, aby przeczytać ci to wszystko. Zanotuj, zanotuj. Sabbathtruth.com. Jest to jedna z najpopularniejszych szabatowych stron internetowych i w pełni popieramy to, co tam znajdziesz. Zawiera wiele informacji historycznych i jest bardzo dokładna. Posłuchaj komentarzy teologów z innych wyznań na ten temat. Billy Graham. To dlatego jedno z dziesięciu przykazań mówi, że sześć dni powinieneś pracować i wykonywać całą swoją pracę, ale siódmy dzień jest szabatem Pana, Boga Twego. Słowo szabat pochodzi od starego hebrajskiego słowa, które oznacza zaprzestanie lub zaprzestanie robienia czegoś. Właśnie dlatego najlepiej przestrzegamy szabatu, gdy jest on używany zarówno do odpoczynku, jak i uwielbienia. Nasze ciała potrzebują odpoczynku i dlatego Stary Testament nakazuje sześć dni pracować, a siódmego dnia odpoczywać. Ale nasze dusze również potrzebują odnowy i dlatego szabat powinien być czasem uwielbienia i nauczania w Bożym dziele. Jezus regularnie uczestniczył w nabożeństwach w szabat. Robił to tylko jednego dnia w tygodniu. A Billy Graham nie mówił, by nie zachowywać dnia szabatu. Wierzył w dziesięć przykazań. I to jest napisane przez metodystycznego teologa. Obawiam się, że dziś grozi nam zapomnienie o tym przykazaniu. Ale kiedy to robimy, płacimy cenę zarówno fizyczną, jak i duchową. Rzeczywiście Bóg nas kocha. Chce nas błogosławić, dając nam odpoczynek i odnawiając nasze dusze. Oby było to prawdą każdego tygodnia i każdego dnia, gdy poznajemy Chrystusa. Oto słowa Dwighta Moody'ego, słynnego ewangelisty. Szabat obowiązywał w Edenie. Obowiązuje od czasów Edenu. Jaki był dzień tygodnia w Edenie? Siódmy dzień. Obowiązuje on od tamtego czasu. Czwarte przykazanie zaczyna się od słowa Pamiętaj, pokazując, że Szabat istniał już wtedy, gdy Bóg zapisał prawo na kamiennych tablicach na górze Synaj. Jak ludzie mogą twierdzić, że to jedno przykazanie zostało zniesione, skoro przyznają, że pozostałe dziewięć nadal obowiązuje? To William Owen Carver, który jest teologiem metodystycznym w swojej książce Dzień Pański, nasz dzień. Nigdy nie było żadnej formalnej lub autorytatywnej zmiany z żydowskiego szabatu siódmego dnia na chrześcijańskie obchodzenie pierwszego dnia. To pochodzi od dr Edwarda T. Hiscoxa, autora The Baptist Manual. Istniało i istnieje przykazanie, aby święcić dzień szabatu, ale ten dzień szabatu nie był niedzielą. Mówi się jednak i to z pewnym triumfem, że Szabat został przeniesiony z siódmego na pierwszy dzień tygodnia ze wszystkimi jego obowiązkami, przywilejami i sankcjami. Gorąco pragnąc informacji na ten temat, który studiowałem przez wiele lat, pytam, gdzie można znaleźć zapis takiej transakcji? Absolutnie nie w Nowym Testamencie. Nie ma żadnych biblijnych dowodów na zmianę instytucji Szabatu z siódmego na pierwszy dzień tygodnia. John Wesley to pismo obrzędów nasz Pan, a on jest oczywiście założycielem Kościoła Metodystów. To pismo zarządzeń nasz Pan wymazał i usunął z drogi i przybił do krzyża. Kolosan 2.14. Ale prawa moralnego zawartego w dziesięciu przykazaniach i egzekwowanego przez proroków nie zabrał. Prawo moralne stoi na zupełnie innym fundamencie niż prawo ceremonialne lub rytualne. Każda część tego prawa musi pozostać w mocy dla całej ludzkości we wszystkich wiekach. I e. Owen Havens, metodysta napisał Pillars of the Truth, strona 88. Sabbat został ustanowiony dla człowieka, nie dla Hebrajczyków, ale dla wszystkich ludzi. Oto Clovis G. Campbell, 10 zasad życia, i nie są to członkowie mojego kościoła, są to szanowani teologowie. Powód, dla którego obchodzimy pierwszy dzień zamiast siódmego, nie opiera się na żadnym pozytywnym nakazie. Na próżno szukać w piśmie świętym autorytetu dla zmiany dnia z siódmego na pierwszy. Pierwsi chrześcijanie zaczęli oddawać cześć pierwszego dnia tygodnia, ponieważ Jezus zmartwychwstał tego dnia. Z czasem ten dzień kultu stał się również dniem odpoczynku, legalnym świętem, które miało miejsce w roku 31, a stało się to na rozkaz Konstantyna, rzymskiego cesarza, a nie Jezusa, pism świętych czy apostołów. Zadaje więc pytanie, które Piotr zadał Sanhedrynowi. Czy powinniśmy być posłuszni Bogu czy człowiekowi? Powinniśmy być posłuszni Bogu, a nie człowiekowi. Czy możesz powiedzieć amen? Czy znamie bestii lub pieczęć Boża jest znakiem widzialnym? Chcę to bardzo jasno powiedzieć. Mówi Pan Serc, umieszczę moje prawo w ich sercach i umysłach. W ich sercach i w ich umysłach je wypiszę. To nie jest tatuaż. To nie jest chip komputerowy. Ludzie myśleli, że to super karta, karty kredytowe i wszelkiego rodzaju teorie krążyły przez lata. Biblia mówi: Cokolwiek twoja ręka znajdzie do zrobienia, czyń to z całych sił. Jeśli powiem ci, czy ktoś może tu podejść i podać mi rękę? Czy zamierzasz podejść tutaj, odciąć sobie rękę i rzucić ją we mnie? A może wiesz, że to figura retoryczna? Nazywamy to pracą fizyczną, mano po hiszpańsku: to ręka oznacza pomoc, oznacza działanie. To właśnie oznacza ręka. O, będą wykonywać dzieła bestii. W umyśle. Czy zauważyłeś, że pieczęć Boża nie jest w dłoni? Jest tylko w umyśle. Znak bestii może być w umyśle lub w dłoni. Dlaczego tak jest? Ponieważ jako chrześcijanie nie jesteśmy zbawieni przez nasze uczynki. Jesteśmy zbawieni przez wiarę. Uczynki zaczną się tutaj w sercu. Potem będą uczynki. Nie jesteśmy zbawieni przez uczynki. Jest napisane: Będzie to dla ciebie znakiem na twojej ręce i pamiątką między twoimi oczami, aby prawo Pana było w twoich ustach. Jeszcze raz powtarzam ten werset. Zauważmy w Izajasza 59, jak on łączy te dwie rzeczy. Ich uczynki są uczynkami nieprawości, a akt przemocy jest w ich rękach. Porównanie rąk i uczynków. Niech Biblia interpretuje Biblię. Ich myśli są myślami nieprawości, marność i zniszczenie są na ich ścieżkach, w ich rękach i w ich głowach. To mówi o Twoich czynach i myślach. Między Twoimi oczami i na Twojej ręce są spójnymi symbolami w całej Biblii. Mówią o Twoich czynach i przekonaniach. Nie myśl, że znamieniem bestii z pieczęci Boga będzie tatuaż, chip komputerowy lub coś podobnego. Amen. Już w jaki sposób Jezus określa? Czy jesteśmy Jego sługami? Odpowiedź. Jezus powiedział, co? Jeśli mnie kochasz. Przestrzegaj. Moje przykazania. I pamiętam, że wiele lat temu widziałem naklejkę na zderzak z napisem, Jeśli kochasz Jezusa, zatrąb. Widział ktoś kiedyś taką naklejkę? Jeśli kochasz Jezusa, zatrąb. Chciałbym, żeby to było wszystko, prawda? Po prostu zatrąb. A kocham Jezusa. A potem zobaczyłem naklejkę na zderzak, którą ktoś wymyślił. Było na niej napisane, Jeśli kochasz Jezusa, daj dziesięcinę. Każdy może zatrąbić. Pomyślałem, że to sprytne. Numer dziewięć. Czy ktoś ma teraz z nami bestii? A może pominąłem jedną z odpowiedzi? Jakoś wypadłem ze slajdów. Co tam jest napisane? W liście do Rzymian jest napisane. Czy nie wiecie, że gdy przedstawiacie się jako czyjeś sługi, aby być posłusznymi, jesteście niewolnikami tego, któremu jesteście posłuszni? Zamierzają umieścić to w edytowanej wersji. Jakoś wypadło to z moich slajdów. Przepraszam. Tak więc, ktokolwiek jest Ci posłuszny, jest Jego sługą. Jeśli jesteś posłuszny prawą bestii, to komu służysz? Bestii. Jeśli jesteś posłuszny prawom Boga, jesteś posłuszny. Bogu. John mówi, że jeśli mówimy, że go kochamy, a nie przestrzegamy Jego przykazań, to jest pierwszy John. Jesteśmy kłamcami i prawdy w nas nie ma. Dość jasne. Numer dziewięć. Jak Jezus określa, czy jesteśmy Jego sługami? Powiedział, jeśli mnie kochasz, nie honky horn, przestrzegaj moich przykazań. Amen. Czy ktoś ma teraz korę bestii? Ni. Ale czy nie ma wielu ludzi, którzy chodzą do kościoła w niedzielę? Tak, to nie znaczy, że mają znamie bestii. Niektórzy ludzie mówili mi, mówisz, że mam znamie bestii. Ponieważ chodzę do kościoła w niedzielę, powiedziałem, że nie, możesz przestrzegać prawa bestii, ale znamie bestii pojawia się, gdy staje się kwestią, której nie możesz kupić ani sprzedać. Możesz żyć w nieposłuszeństwie. Ale znamie bestii jest inne. Nawiasem mówiąc, brak możliwości kupna lub sprzedaży. Ilu z Was dokonuje transakcji finansowych za pomocą komputera lub karty kredytowej? No dalej, przyznajcie się. Reszta z Was prawdopodobnie handluje narkotykami. Cały czas używacie gotówki. Tak, wszyscy używamy cyfrowej waluty, prawda? Czy kiedykolwiek byłeś w banku lub twoja karta została odrzucona? Zdarzyło mi się, że mieliśmy pieniądze w banku, ale chip na mojej karcie się zużył. Myślę, że Karen nadużywała go i po prostu się zużył. I pojawił się napis odrzucona. Ciągle ją przeciągali, odrzucali, odrzucali. A musiałem poszukać innej karty i jej użyć. Jak łatwo jest teraz kontrolować kupowanie i sprzedawanie ludzi? Na całym świecie. Należy pamiętać, że w objawieniu, gdy mowa jest o zakazie kupowania i sprzedawania, nie chodzi tylko o ludzi chodzących do supermarketu. Mówi o narodach, które również kupują i sprzedają. Czy słyszałeś o czymś takim jak sankcje gospodarcze? Czy mamy teraz Organizację Narodów Zjednoczonych? Czy mamy teraz władze i rządy, które mówią innym rządom, że nie będziemy robić z wami interesów? Nie możesz kupować ani sprzedawać na rynku międzynarodowym, jeśli nie będziesz współpracować. To już się dzieje w ten sposób. Numer 10. Jakie dwie rzeczy próbuje zmienić władza antychrysta? Co będzie chciał zmienić? Czasy i prawa. Kiedy więc myślimy o mocy bestii w dniach ostatecznych, wyróżnia się kilka rzeczy. Będzie to miało coś wspólnego z czasem i prawem. Teraz, kiedy przeglądasz dziesięć przykazań, które z nich jest zarówno prawem, jak i czasem. To, to, o którym diabeł każe chrześcijańskiemu światu zapomnieć. A jeśli masz zamiar to zrobić, nie rób tego we właściwy dzień. Po prostu nie rób tego tak, jak powiedział Bóg. Czy zauważyłeś, że w oficjalnych naukach Kościoła katolickiego jest napisane, na papież ma władzę zmieniać czasy, uchylać prawa i odstępować od wszystkiego, nawet od przykazań i nauk Jezusa. Myślę, że to bluźnierstwo myśleć, że człowiek może odrzucić nauki Jezusa. Niedawno pokazałem Ci zdjęcie dziesięciu przykazań, które zrobiliśmy przed katolickim Kościołem i Chciałbym, aby więcej kościołów umieszczało dziesięć przykazań z przodu, ale tak, aby były one poprawne. A całkowicie brakuje przykazania dotyczącego bałwochwalstwa. Aby zachować liczbę dziesięć, podzielono dziesiąte przykazanie o pożądaniu na dwa. Ale zmieniające się czasy i prawa. Numer jedenaście. Jaka była krytyka Boga wobec starożytnych pastorów i kapłanów? Rzeczy się nie zmieniły. Co konkretnie mówi? Ale odeszliście od drogi, przez co wielu potknęło się o co? Na prawie. Nie zachowałeś moich dróg, ale okazałeś stronniczość w prawie. Czy diabeł musi nakłaniać nas do łamania wszystkich praw? Jakub mówi, że kto złamie jedno, jest winny wszystkich. Nie możesz pójść do sądu i powiedzieć sędziemu: Cóż, wiem, że zdaję sobie sprawę, że zamordowałem swoją żonę, ale nie przekraczam dozwolonej prędkości. Chcę, żebyś wiedział, że płacę wszystkie rachunki i złamałem tylko jedno małe przykazanie. Czy sędzia powie, że to nic nie znaczy nie. Jesteś winny, i z prawem Bożym nie dostaniesz dziesięcioprocentowej zniżki. Nawet w Starym Testamencie jest napisane, że okazywali oni stroniczość w prawie. Zatrzymam te części, które są wygodne, ale nie te, które są niewygodne. Ponownie czwarty werset Ozeasza, werset szósty. Mój lud jest zniszczony z powodu braku wiedzy. Cóż, to nie brzmi sprawiedliwie, by niszczyć kogoś z powodu jego niewiedzy. Czytaj dalej. Ponieważ odrzuciłeś wiedzę. Nie chodzi o to, że nie wiedzą. Oni ją odrzucili. Decydują, nie chcę wiedzieć. Miałem ludzi, którzy przychodzili na takie seminarium i mówili, pastorze, tak, żałuję, że nigdy nie przyszedłem. Pytałem, dlaczego? Mówili, teraz wiem za dużo. I nie chcę podążać za Bogiem. Odpowiadam, cóż, modlę się, abyś był nieszczęśliwy, dopóki się nie poddasz. A nie chcę, abyś był szczęśliwy na drodze do zniszczenia. Odrzuciłeś wiedzę. Odrzucę cię również jako kapłana, ponieważ zapomniałeś o prawie swojego Boga. Zapomnę. Zapomnę o waszych dzieciach. Ilu z was chce, aby Bóg błogosławił wasze dzieci? Pozwólcie, że dam wam obietnicę z Biblii. I w Księdze Powtórzonego Prawa, rozdział 5, werset 29. Och! Mówi Bóg. Och, aby mój lud zawsze przestrzegał wszystkich moich przykazań, aby było dobrze im i ich dzieciom po nich. Chcesz błogosławić swoje dzieci, bądź posłuszny jego przykazaniom. Zobaczą twój przykład, a on będzie je błogosławił i chronił. Jakie konkretne przykazania gani Bóg przywódców religijnych za ich łamanie? Odpowiedź. Mówi, że wzgardziliście moimi świętymi rzeczami i sprofanowaliście moje szabaty. Jej kapłani pogwałcili moje prawa. Ezechiela 22, 26. Sprofanowali moje święte rzeczy. Nie rozróżniali między tym, co święte, a tym, co nieświęte. Zasłonili oczy przed moimi szabatami, tak, że jestem wśród nich sprofanowany. Mam wielu przyjaciół, którzy są wiodącymi pastorami, pastorami telewizyjnymi. Rozpoznałbyś ich imiona. Są moimi przyjaciółmi. Kocham ich. Kiedy rozmawiamy o takich sprawach, to jest tak, tak, Po prostu nie idźmy tam. Po prostu tam nie idźmy. Wiedzą, że nie mają pism świętych, więc nie chcą się o to spierać. Zasłonili swoje oczy. Numer trzynaście. Jaki konkretny grzech Bóg nakazuje swoim przywódcom potępić? Izajasz 58, werset pierwszy, głośno wołać. To właśnie robimy na tym seminarium. Robimy to za pośrednictwem mediów na całym świecie, mówiąc Kościołowi obudź się. Nie oszczędzaj, nie powstrzymuj się, bądź szczery, podnieś swój głos jak trąba. Powiedz mojemu ludowi o jego przewinieniach. Czym jest przewinienie? Łamanie prawa Bożego. Potrzebujemy wybawiciela od grzechu. Jeśli nie wiesz czym jest grzech, nie będziesz chciał zbawiciela, prawda? Jeśli odwrócisz swoją stopę od szabatu, od czynienia przyjemności w mój święty dzień, nazywa się on szabatem Pana. Nie jest to szabat Żydów. Mówi o moim świętym dniu i nazywa szabat rozkoszą. To nie jest ciężar, to błogosławieństwo, przyjaciele. On pobłogosławił ten dzień, nie przeklął go. Powiedz amen. On chce, abyście byli błogosławieni. Nazywasz szabat rozkoszą, świętością Pana, czcią. Wtedy będziesz się rozkoszował w panu. Ilu chce się rozkoszować? Ty chcesz obfitego życia. Kiedy zdecydujesz się przyjąć Jezusa i w pełni go naśladować, co się stanie, przyjaciele? Co powiedział Jezus? Tak mówi pan: Stańcie na drodze i zobaczcie, i zapytajcie o stare ścieżki, gdzie jest dobra droga, i chodźcie nią, a znajdziecie odpocznienie dla swoich dusz. Dla dusz waszych. Jezus powiedział w wielkim zaproszeniu: Weźcie moje jarzmo na siebie, w życiu są ciężary. On mówi, że moje brzemię jest lekkie. Weźcie moje jarzmo na siebie, uczcie się ode mnie, jestem łagodny i pokornego serca, a znajdziecie. Odpoczynek dla waszych dusz. Szabat to odpoczynek, przyjaciele. Bóg chce, abyś znalazł ten odpoczynek. Ale zanim powiesz nie znamieniu bestii, musisz powiedzieć co? Tak dla Jezusa. Ci, którzy czczą bestie, nie mają odpoczynku ani w dzień, ani w nocy. Jezus przyszedł do mnie i dam ci odpoczynek. Pan chce, abyście przyszli do Niego. Ci z Was tutaj, ci z Was, którzy oglądacie. A niektórzy z Was częściowo oddali swoje życie Panu, ale nadal nie macie odpoczynku, którego szukacie. Wciąż jesteście zmartwieni. Masz wystarczająco dużo religii, aby uczynić Cię nieszczęśliwym, ponieważ nie powiedziałeś na sto procent, Panie, jestem Twój. Masz w swoim życiu coś, o czym wiesz, że oddziela cię od Boga i nie oddałeś tego. A może oddałeś to i odebrałeś, ale teraz możesz całkowicie się poddać. Pan chce ile z twojego serca? Całego serca, całej duszy. O tym właśnie śpiewaliśmy. Daliśmy ci kartę decyzji i mamy tu teraz pracowników. Będą ją rozdawać. To jest nasza ostateczna karta decyzji. Niektórzy zmagali się z decyzjami dotyczącymi tego, po której stronie są przez cały tydzień przyjaciele są tylko dwie drogi. Są tylko dwie drogi: życie, dobro i błogosławieństwo, śmierć i złe przekleństwo. Masz znamie bestii, masz pieczęć Boga, masz drogę życia, masz drogę zniszczenia. Chcemy zachęcić Was do przyjęcia drogi życia dla naszych przyjaciół w domu. Możesz pobrać tę kartę, wypełnić ją i wysłać nam swoją odpowiedź na profesjęodysyj.com. Mamy nadzieję, że zrobisz to dla tych tutaj. Z jednej strony jest po hiszpańsku, z drugiej po angielsku. Jeśli masz dar języków, możesz to zrobić po obu stronach. Wpisz swoje imię na karcie. Za chwilę pomodlę się za ciebie. Ale chcę się modlić, abyś podjął decyzję. Oto pytania, które znajdziesz na swojej karcie. Czy zdecydujesz się teraz przejść pod ten chwalebny sztandar prawdy szabatu i być posłusznym Bogu oraz znaleźć odpocznienie Jezusa, twojego uświęciciela i stwórcę? Pytanie numer jeden. Oje, przyjąłem Jezusa jako mojego zbawiciela i pragnę podążać tam, gdzie on mnie prowadzi. Tu chodzi o Chrystusa. Chodzi o znalezienie odpoczynku w Chrystusie. Chodzi o przyjęcie krwi Jezusa i poddanie się. Zaznacz tak: nawet jeśli nie wiesz, jak to zrobisz jutro, podejmij decyzję teraz, ponieważ jeśli zrobisz krok wiary, Bóg zbliży się do ciebie. Amen. Numer dwa. Wybieram pieczęć Boga zamiast znamienia bestii. Myślisz, że to oczywiste, ale jest to coś, co możesz wybrać. Sprawdź to teraz. Powiedz, chcę mieć Twoją pieczęć. Chcę Ducha Świętego wewnątrz. Chcę Twojego prawa w moim sercu. A wtedy będziesz żył zgodnie z Nim w swoim życiu. Czy możesz powiedzieć amen? Numer trzy. No i chcę przestrzegać wszystkich dziesięciu przykazań, w tym czwartego przykazania, które mówi, pamiętaj o dniu szabatu. Pastorze, tak, ale mogę mieć z tym problemy w mojej rodzinie, w mojej pracy. Nie martw się jeszcze o to. Bóg uczyni cuda i pomoże ci to rozwiązać, ale zdecyduj się teraz czynić wolę Bożą, a potem obserwuj, co Bóg dla ciebie uczyni. Amen. Powiedz, panie, to jest właściwa rzecz. Nie wiem, jak to zrobię, ale jestem twoim sługą. Będziesz musiał przenieść góry. Czy on przeniesie góry? Podjąłeś decyzję, by podążać za Bogiem, a on chce cię zbawić. On ci pomoże? Ostatnie pytanie. Po prostu powiedz panie, mam pytania. Chciałbym dalszych studiów. Może ktoś mógłby studiować ze mną lub odwiedzić mnie i pomóc? Nikt nie będzie cię nękał, ale wypełnij swoje dane. A kiedy już to zrobisz, przekaż swoje karty z powrotem na środek. Czy możesz powiedzieć Amen? Chwała Bogu. Przy okazji chcę podziękować Jackie i Johnowi. John był z nami 25 lat temu i jesteśmy przyjaciółmi od 40 lat. Pastor Ross i ja pracowaliśmy razem przez 20 lat. Chcę podziękować im i całemu naszemu zespołowi medialnemu za wsparcie. Czy możesz powiedzieć Amen? Wszyscy, którzy pracowali razem, upewnijcie się i podziękujcie przywódcom dzieci w Outback, naszym przyjaciołom, którzy wciąż oglądają telewizję. Być może mówisz, chciałbym dowiedzieć się więcej na ten temat lub przegapiłem niektóre badania. Proszę, wejdź na stronę internetową. Jest to profesiodysay.com. A jeśli doceniasz programy takie jak ten, możesz przekazać darowiznę na wsparcie 3ABN, który transmituje to na swojej stronie internetowej amazingfacts.org. Darowizna na rzecz konferencji Greater New York byłaby bardzo mile widziana. Wiem. Abyśmy mogli kontynuować takie programy. Amen.